Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie marszałku, Emmanuel Macron, kandydat na prezydenta Francji, stawia Polskę, a właściwie Jarosława Kaczyńskiego w szeregu reprezentantów reżimów. Stawia go obok Orbana i Putina, mówiąc, że to nie są ustroje otwartej i wolnej demokracji. Mówi oczywiście nie o ludziach, tylko o ustrojach. Codziennie łamane są tam liczne swobody, a wraz z nimi nasze zasady. Czy przełykamy tę gorzką pigułkę i czekamy na to, kto będzie prezydentem? Czy nie wiem, czy jakaś powinna być reakcja? Wszystkie sondaże wskazują na to, że pan Emmanuel Macron zostanie prezydentem. Macron. Macron. Tak zwróciłem uwagę na jego imię, że to Emmanuel. Panie redaktorze, wszystko wskazuje na to, że zostanie prezydentem. W tej chwili jest kampania i to w końcówce kampania nabiera takiego przyspieszenia. I bardzo zła, niedobra i naganna wypowiedź. No, pan Macron, mógłbym powiedzieć, że jest niedoedukowany, że nie zna sytuacji w Polsce. Mógłby się bardziej zorientować, jak sytuacja w Polsce wygląda i wypowiadać się. To po pierwsze była kampania, a po drugie jego wypowiedź wcześniejsza też wypowiedź, która tak naprawdę de facto była przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko zasadom Unii Europejskiej, wolnym przepływie ludzi i kapitału. Fabryka, która przenosi się z jego miejscowości do Polski, to jest objaw tego, że w Polsce dzieje się dobrze, że w Polsce jest demokracja, że w Polsce jest wolny rynek, że Wypowiedź, kiedy stawia właściwie w jednym szeregu z Putinem Jarosława Kaczyńskiego, czyli pana partyjnego szefa, no to już jest chyba przesada. Ale rzeczywiście, że to jest przesada i to jest i nie można tego tłumaczyć tym, że to jest końcówka kampanii wyborczej. Jest to naganne, bardzo, bardzo niedobra wypowiedź i ja jestem oburzony tą wypowiedzią. Mogę tyle powiedzieć. No cóż, ja sam nie będę reagować jako marszałek Senatu, choć muszę powiedzieć, że rozmawiałem wielokrotnie ze swoim odpowiednikiem, panem Larche, przewodniczącym Senatu francuskiego. Zawsze rozmowa była bardzo, bardzo dobrym poziomie. Dobrym poziomie przyjaźni i takiego dobrego zrozumienia się. No, ale to nie jest kandydat pana Larche, z tego co wiem. Kandydat jego odpadł w pierwszej turze. Czyli musimy przyzwyczaić się do myśli, że przez kilka dni może Polska być chłopcem do bicia. Nie powinna być. Ja się zastanawiałem nawet, czy ja mam w jakiś sposób zareagować. Jeszcze podejmę decyzję, czy na przykład nie napisać listu do swojego odpowiednika i powiedzieć, że takie zachowanie jest niegodne przyszłego prezydenta i nie powinien się w ten sposób wypowiadać. Mnie oburzyła ta wypowiedź, jedna i druga. Także myśli pan, że to źle wróży przyszłym stosunkom polsko-francuskim? Które ostatnio i tak są gorsze niż bywały. Znaczy, ja w tych swoich rozmowach z panem przewodniczącym Larchem tego nie odczułem. Nawet bezpośrednio po decyzji dotyczącej wycofania się z zakupu Caracali rozmawiałem z panem Larchem i ta rozmowa była bardzo konstruktywna, a przede wszystkim bardzo merytoryczna, bo rozmawialiśmy o naszych relacjach, stosunkach, o możliwościach i współdziałania w innych obszarach. I to była bardzo dobra rozmowa. Natomiast mam nadzieję, że to nie zepsuje naszych dobrych relacji, choć trzeba będzie to też jednoznacznie wyjaśnić. Także tutaj taka rozmowa, rozmowy będą zapewne prowadzone. No i tak też liczę na to, że nowy prezydent, jeśli zostanie wybrany prezydentem, zmieni swoją optykę i dowie się, jak w Polsce wygląda sytuacja, jak w Polsce Wymazujemy, nie było tego. Nie wiem, panie redaktor, co będzie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle i taki komentarz, że to jest bardzo zła i wypowiedź, z którą się absolutnie nie zgadzam. Jestem oburzony powtarzającymi się wypowiedziami pana Emmanuela, kandydata na prezydenta. Pana Emmanuela, bez nazwiska już pan mówi. Panie marszałku, dzisiaj jest Dzień Flagi, Dzień Polonii i Polaków za granicą. Będziemy o tym rozmawiać, ale najpierw zapytam o głośny w ostatnich dniach problem z jedną z przedstawicielek Polonii. Jak według pana powinna zostać rozstrzygnięta, zamknięta sprawa pani konsul honorowej w USA Mary Schonert-Biniendy?
Na pewno powinna być bardzo szybko wyjaśniona, bo to, co zrobiła, to bardzo złe, niedobre i naganne. Również, jeśli już po raz któryś używam tego określenia. Podobnie jak naganne były również ataki na prezydenta Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci, cały przemysł pogardy, też oburzający, taki wprowadzający no, nowy styl do polskiej polityki, którego do tamtego czasu nie było. Pamiętamy przecież również i chociażby wizerunek prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Der Spiegel, podobnej konstelacji, jaką, o jakiej mówimy w tej chwili. No tak, ale Der Spiegel nie jest honorowym reprezentantem Polski. Nie jest tak, no ale tutaj też reakcji nie było od niektórych polityków, natomiast mnie jednakowo oburzało to, jak i to. Ja jestem przeciwnikiem takiego stylu, nie drżynamy żadnej watachy, bo pamięta, proszę sobie przypomnieć, że po tej wypowiedzi no pan Radosław Sikorski. Tak, konkretnie. Ja wszystko rozumiem, że były, w ojczyźnie rachunki krzywdy. Tak, ale nie, wie pani, dziś jest tak, jak pani powiedziała, dziś jest święto flagi. To święto, które powinno nas jednoczyć. A jeśli już nawet nie jednoczyć, bo będziemy mieli różne poglądy i to jest naturalne w demokracji. Natomiast ten język nienawiści powinien być absolutnie wycofany z naszego, z naszej polityki. To, co się rozpoczęło od czasu. Bo ja się zastanawiałem, kiedy ten język takiej nienawiści wszedł do naszej polityki. I to wtedy, kiedy pan Donald Tusk przegrał wybory z Lechem Kaczyńskim. Nie mógł się pogodzić. Podobnie w tej chwili Platforma nie może się pogodzić. Panie marszałku, ale wróćmy, jeśli pan pozwoli, do sprawy pani konsul. Odpowiadam na pytanie. Tak. Powinna być sprawa jak najszybciej wyjaśniona. Ale co powinno być wyjaśnione? No, wyjaśnione. No, bo, no, czy jej konto zostało zhakowane? Tak, to powinno być wyjaśnione. I pan minister spraw zagranicznych przyjeżdża niebawem z podróży zagranicznej i wiem, że będzie wyjaśniał. Również ja będę dziś rozmawiał z panią Marią Miniendą Schonert i będę rozmawiał na ten temat, dlatego, że również jest członkiem konsultacyjnej Rady do Spraw Polonii przy marszałku. Ja ją powoływałem i też będę chciał usłyszeć. A jeszcze pani od tego czasu z nią będę nie rozmawiał? Rozmawiał. Dziś będę... Bo jeszcze była taka okazja bodajże w Toruniu, prawda? Ale w czasie forum Polonii nie mieliśmy okazji do rozmowy. Zetknęliśmy się, ale w przelocie i nie było możliwości porozmawiania na ten temat. To była bardzo gorąca sprawa. Ja dziś będę rozmawiał na spokojnie z panią Miniendą. I myśli pan, że można wyjaśnić to, że najpierw pani konsul obiecuje, że ograniczy swoją działalność w mediach społecznościowych, a dopiero później oświadcza, że właściwie tej aktywności takiej kontrowersyjnej to nie było, no bo jej konto zostało zhakowane. A to należy właśnie wyjaśnić i to jak najszybciej. I też należy wyjaśnić kwestię jej zawieszenia w prawach do wykonywania zawodu adwokata? No to jest już zupełnie poza naszymi sprawami, to znaczy poza naszymi możliwościami. No jedyne, co możemy wyjaśnić, to czy będzie w dalszym ciągu honorowym konsulem, czy będzie członkiem konsultacyjnej Rady do Spraw Polonii przy marszałku. Panie marszałku, inna sprawa związana z innym konsulem honorowym niedawno, konsul honorowy w Meksyku, Alberto Sebelski Orlowski, odmówił przyjęcia odznaczenia od prezydenta z powodu, cytuję, malejącego prestiżu Polski na arenie międzynarodowej skutkiem posunięć obecnego rządu polskiego. Jak pan to odebrał? Ja to bardzo źle odebrałem, dlatego że pan konsul mógł wcześniej, bo przecież zawsze są prowadzone rozmowy, to była taka demonstracja i to była demonstracja polityczna, zupełnie niepotrzebna i szkodliwa dla Polski. Właśnie takie działania są szkodliwe dla Polski. Nie, ta odmowa została że tak, tak powiem, ale to w ostatniej chwili. No, przesłana. Mógł przecież, no tak, ale pani redaktor, to przecież no, nie było zaskoczenia. Takie odznaczenie nie jest przyznawane zaskoczenia. Wiedział zapewne o tym wcześniej i mógłby poinformować wcześniej, że nie przyjmie, że ale nie poinformował się. Panie marszałku. Z tego, co ja wiem, poinformował. Chodzi mi o sam fakt, czy jeżeli konsul honorowy ma reprezentować Polskę, a dezawuuje w pewnym sensie jej władzę, to jest w porządku? To jest nie w porządku i takie zachowania są naganne. I co w związku z tym? A nic, no nie wiem, no to będzie już minister spraw zagranicznych reagował i to jest w jego gestiach. Od wczoraj obowiązuje znowelizowanie. Ale jeśli już pani mnie pyta, tak? Ja bym takiego konsula po prostu odwołał. To jest moje zdanie. Gdybym ja był ministrem spraw zagranicznych. Czyli konsul honorowy ma reprezentować Polskę, że tak powiem, z całym jej dobrodziejstwem. Ale nie wypowiadać się negatywnie, jeżeli już w ten sposób. Może mieć swoje poglądy, bo się zmieniła władza. Ja to rozumiem, że może jemu władza ta się nie podobać. Natomiast takie dezawuowanie władz Polski jest naganne, niepotrzebne i to powinny być również reakcje z drugiej strony. Przy czym ta wypowiedź jest, że tak powiem, z drugich ust.
No to też należy sprawdzić. Oczywiście, panie redaktor, wszystkie decyzje, które się podejmują, powinny być poprzedzone jednak pewnymi analizami, pytaniami, spotkaniami. Stąd również i decyzje dotyczące poprzednich spraw, o które pani pytała, też muszą być poprzedzone rozmowami i wyjaśnieniem dogłębnych spraw. Od wczoraj obowiązuje znowelizowana ustawa repatriacyjna. Gwarantuje Polakom z azjatyckiej części byłego ZSRR, którzy chcieliby osiąść w Polsce, pomoc państwa, a nie jak do tej pory samorządów. Czy to jest pomoc wystarczająca, by się w ojczyźnie, że tak powiem, urządzić? Innym słowem, to jest pomoc realna, czy jednak bardziej gest, bo nas na gesty tylko stać? To jest realna pomoc i wreszcie pomoc państwa i wreszcie odpowiedzialność państwa za to, co powinniśmy już dawno zrobić. Ci ludzie powinni już dawno znaleźć się w Polsce. Niemcy potrafili sprowadzić do Niemiec około od 800 do miliona swoich obywateli z Kazachstanu. My tego nie potrafiliśmy zrobić albo nie chcieliśmy zrobić. Ja już tego nie wiem. Natomiast w tej chwili państwo bierze odpowiedzialność za to. To państwo będzie w sumie organizować w większości przypadków powrót Polaków do Polski. To się im należy. Wielki wyrzut sumienia. A czy to nie jest w pewnym sensie, przepraszam za trywializm, musztarda po obiedzie, ponieważ bardzo wielu młodych ludzi skorzystało z możliwości osiedlenia się w Rosji. W Rosji, w Niemczech, na Białorusi i my o tym wiemy. Jest za późno w stosunku do tych również, ale nie jest za późno w ogóle. Ja byłem w Kazachstanie, rozmawiałem z olbrzymią ilością mieszkających tam Polaków, czy osób, które przyznają się do polskiego obywatelstwa, do polskiego pochodzenia, do polskiego pochodzenia. I oni czekają na tę ustawę, czekali. Ja rozmawiałem również z tymi, którzy wrócili wcześniej. Moja mama chrzestna, moja ciotka sprowadziła sama kilkanaście rodzin do Polski. Tak, czytałam się w jednej z gazet o tym. Przekazała cały swój majątek jednej z rodzin. Teraz oni się nią opiekują. To jest wielki wyrzut. Wyrzut polskiego państwa, że nie poradziliśmy sobie z tym, że nie daliśmy rady. Damy radę i w tej chwili zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej Polaków czy osób, które przyznają się do polskiego pochodzenia, wróciło. A ja mogę opowiedzieć o sytuacji, która też potwierdza i pani tezę postawioną przed chwilką. Jak byłem w Kazachstanie, byliśmy delegacją Senatu. Znaleźliśmy się w kościele, w którym śpiewano piękne polskie pieśni religijne i patriotyczne. I później nas witano chlebem i solą. Chlebem i solą witały nas dzieci. Dzieci ubrane w stroje ludowe. Ale to już nie były polskie stroje ludowe, tylko kazachstańskie. Witali nas nie po polsku, tylko po rosyjsku. A na pytanie, jak masz na imię... A jak masz na imię, powiedział, że mnie zawód i wymienił imię, polsko brzmiące imię. Ale oni się czują. Nie mówią często po polsku. To jest bardzo duży problem, bo muszą się tutaj uczyć języka polskiego. No i pewnie ale się dlatego nauczą. Chętnie wyjeżdżają do Rosji, bo chcą, mówią po rosyjsku. Nie, chcą. Bardzo wielu czuje tutaj potrzebę przyjazdu do Polski, chce przyjechać do Polski. Szacujemy, że to jest ilość około kilkunastu tysięcy Polaków, którzy chcieliby przyjechać i im trzeba stworzyć takie warunki. To nie są symboliczne warunki. Jeżeli będą zbyt małe, można je zmienić. Natomiast jest to naprawdę szeroko otwierająca ustawa, szeroko otwierająca drzwi na powrót Polaków do ojczyzny. Dziękuję bardzo. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.